Kulinarny mistrz Robert Makłowicz, 55L. Nawet nie próbuje ukryć euforycznego stanu. Nerwowo, czeka na dzień, w którym zostanie dziadkiem. Tym, którzy znają go jedynie z telewizyjnych programów o gotowaniu, może się wydawać, że jest człowiekiem skupionym wyłącznie na karierze. Nic bardziej mylnego. I choć nie ukrywa, że kocha swoją pracę, a przed kamerą czuje się jak ryba w wodzie. To jednak na pierwszym miejscu. Stawia najbliższych, żonę Agnieszkę oraz synów 27-letniego Mikołaja i 4 lata młodszego, Ferdynanda. Reklama na żywo dowiedziało się, że jego rodzina już niebawem się powiększy. Jak kulinarny mistrz zareagował na wieść o tym, że zostanie dziadkiem? Marzyłem, by zostać dziadkiem, wyznaje wzruszony i zapewnia, że choć mało zajmował się dziećmi. To na wnuki z pewnością znajdzie czas. Nie przeraża go nawet zbliżająca się emerytura. Mimo iż ma przed sobą jeszcze wiele lat pracy, to coraz częściej rozmyśla, co będzie wtedy robił. Teraz już wie, że nuda i bezczynność mu nie grożą. To był momencik, mgnienie oka, gdy się w niej zakochałem. Mówi makłowicz o początkach znajomości z żoną. Pobrali się, a niebawem na świat przyszły dzieci. Robert hołdujący tradycyjnemu modelowi rodziny postawił sobie za cel jej utrzymanie. Nie obawiał się żadnej pracy, wcześniej zajmował się układaniem tapet w Belgii. Segregowanie miarzyn w Niemczech, jeździł też wózkiem widłowym w Anglii, dorabiał jako kelner. W końcu zaczął pracować w gazecie jako dziennikarz, skąd później przeszedł do telewizji. Często wyjeżdżał za granicę razem z żoną, producentką telewizyjną między innymi jego programów kulinarnych. W tym czasie synami zajmował się przyjaciel rodziny, nieżyjący już Piotr Bikont, którego obaj nazywali drugim ojcem. Robert chciał być bardziej obecny w życiu Mikołaja i Ferdynanda, ale nie potrafił zrezygnować ze swojej pracy, która była też jego wielką pasją. Dlatego po powrocie starał się nadrobić z chłopcami stracony czas, budując z nimi prawdziwą więź. Udało się. Co więcej, obaj synowie poszli w ślad ojca i wraz z nim prowadzą rodzinną firmę spożywczą, zaopatrującą w wino i kanapki, sieć popularnego deskontu i stacji benzynowych. Dzięki temu okazji do wspólnych spotkań im nie brakuje. A niebawem będzie ich jeszcze więcej, bo Mikołaj i jego narzeczona. Wiktoria spodziewają się dziecka, zobacz więcej materiałów.